To proste, bezpiecznie, bo wprowadziliśmy wszelkie środki ostrożności. Mamy rękawiczki i mamy je także dla klientów. Zachowujemy odstęp 1,5 metra. Preferujemy płatności kartą, w związku z czym zakupy można robić bezpiecznie. Ruch powoli wraca do normy, dlatego każdy klient na wejściu oprócz pobrania rękawiczek ma możliwość zdezynfekowania rąk. Staramy się zachować płynną obsługę, dlatego doradzamy i dobieramy sprzęt do potrzeb klientów. Co godzinę dezynfekujemy cały salon, ponieważ klienci wracają do nawyków sprzed pandemii i każdy chce zobaczyć sprzęt przed zakupem. Na początku maja mieliśmy o połowę mniej klientów niż to było rok temu, jednak z tygodnia na tydzień ta różnica zmniejsza się i obecnie jesteśmy na poziomie około 70% ruchu. Wyraźnie widać, że każdy zatęsknił za zakupami w sklepie. 51% Polaków odwiedziło centra handlowe w pierwszym tygodniu po ponownym otwarciu. 64% klientów poszło do centrum handlowego po konkretne zakupy. 31% Polaków odwiedziło centrum handlowe w poszukiwaniu ciekawych promocji. 81% respondentów czuło się podczas robienia zakupów bezpiecznie. Do zobaczenia w salonie Komputronik. Komputronik. Mamy to!